Witajcie kochani, ja jestem Oel, a to jest Kocham Cię Człowieku. Dzisiaj spotykamy się z Małgosią. Cześć Małgosiu. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Jest mi bardzo miło, że tutaj jestem. Super, ja się też cieszę. Mieliśmy chwilę sobie pogadaliśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagranie, bo też chciałem dowiedzieć się w jaki sposób mnie znalazłaś. Jak trafiłaś w ogóle na to i cieszę się, że w taki sposób, jak mi powiedziałaś. Ale dobrze, powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Kim na co dzień jesteś jako ten człowiek, powiem tak, ten, dobrze, którego się kocha. Dobrze. Mam na imię Gosia, chociaż bardzo lubię, jak znajomi zwracają się do mnie Małgosia, co jest dosyć rzadkie. Mieszkam w województwie lubuskim, moim zdaniem bardzo malowniczej wiosce. Jestem otoczona naturą, którą kocham. Lasy, jeziora, rzeki, dzikie zwierzęta. Także znalazłam takie miejsce na ziemi. I tutaj sobie mieszkam od prawie 20 lat już. Chociaż zawsze się zarzekałam, że będę mieszkała w dużym mieście. W ogóle pochodzę z Gorzowa. A jednak wylądowałam tutaj i tutaj odkryłam to swoje, ten swój raj na ziemi. Mam męża i dwójkę dzieci. Syn już jest dorosły, w tym roku skończył 18 lat. Mam córkę 16-letnią. Mam 3 psy i jednego kota. I wszyscy sobie tutaj w harmonii żyjemy. Pracuję zawodowo, na co dzień jestem lektorem języka angielskiego, aczkolwiek nie pracuję w szkole publicznej, tylko w takiej małej szkole prywatnej. No i muszę powiedzieć z czystym sumieniem, że uwielbiam swoją pracę, ale też to była bardzo długa droga, zanim trafiłam właśnie w to miejsce, kiedy trafiłam do tej szkoły, a wcześniej parałam się wieloma innymi zawodami. Byłam też między innymi bizneswoman przez wiele, wiele lat. Porzuciłam to, bo stwierdziłam, że za bardzo chyba żyję w tym matriksie, a teraz mam wspaniałą, spokojną pracę i żyję sobie we wspaniałym miejscu. Czegoż chcieć więcej? Cudownie. Cudownie, dobrze, słuchaj, wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę przed rozmową, czyli niedualność. Jak to się w ogóle wydarzyło u Ciebie, że Ty się tym zainteresowałaś, że ta świadomość niedualna, czyli ta czysta świadomość, jak do Ciebie trafiła, powiedz mi, jak to się wydarzyło? To jest, Oelu, bardzo ciekawa historia i uwierz mi, że do dzisiaj ja zachodzę w głowę, jak to się w ogóle stało. Dlaczego ja? Wielokrotnie pojawia się we mnie takie pytanie, dlaczego ja? Boże, dlaczego ja? Ale też taka wdzięczność i też mam poczucie takiej łaski. I już Ci odpowiadam. Ja przez całe życie byłam osobą, która się trzymała z daleka od kościoła. Ja w ogóle nie byłam osobą religijną. Też wywodzę się z takiego domu, gdzie moi rodzice nie byli tak bardzo wierzący. Nie chodziliśmy do kościoła, chociaż ja tam przyjmowałam te wszystkie sakramenty, ale jakoś tam nikt w mojej rodzinie nigdy tak nie przywiązywał do tego wielkiego znaczenia. Aczkolwiek skłamałabym, gdybym nie powiedziała, że otarłam się o odnowę w Duchu Świętym. Ale to był krótki epizod. I jak patrzę na to z perspektywy czasu, to jednak mi się to takie wydawało sztuczne. I koniec końców, ja w pewnym momencie, już jako osoba taka dorosła, jeszcze powiem, że w maju kończę 45 lat, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, może dla niektórych ma, więc no trochę przeżyłam. I już zapomniałam, o czym miałam powiedzieć. Jak dobra, to się wydarzyło, wracam. Że ta świadomość się w tobie przebudziła? Tak, wracam. Dobra, już wiem, o czym miałam mówić. W pewnym momencie ja nawet byłam dumna z tego, że ja jestem sobą niewierzącą. Jakoś brałam to za atut, że ja jestem ateistką nawet. Wiesz, że ja wierzę w swój rozum. Głęboko też miałam przeświadczenie, myślę, więc jestem. Nie?
I w ogóle jakieś takie duchowe sprawy odrzucałam totalnie. Byłam całkowicie zakotwiczona tutaj, w swojej głowie. To było dla mnie wszystko. To było dla mnie absolutnie wszystko. I tylko temu wierzyłam, co jest w głowie. I teraz wyobraź sobie, któregoś razu, było to 3 lata temu, bodajże to był czerwiec. Pamiętam, bo zaraz miałam wakacje, więc to musiał być albo koniec maja, albo początek czerwca. Otworzyłam sobie YouTube i wpada mi w ręce wywiad Łukasza Jakubika. Łukasz Jakubiak czy Łukasz Jakubik? Nie chcę, nie Łukasz chcę. Jakubiak. Łukasz Jakubiak, nie chcę pomylić. Rozmowa z Nitką, z Patrycją Próchnik. Ja tak patrzę. Jakub, chyba Jakubiak. Nie Ale Łukasz, na wiem, o czym pewno mówisz. Łukasz, na pewno Łukasz? jest imię Łukasz. Łukasz, tak, na pewno Łukasz. I patrzę na ten wywiad Nitia Patrycja Pruchnik. Nie znam. Ale słucham, ale słucham. O Elu, wyobraź sobie, że po paru zdaniach mnie po prostu wbija w fotel. Mnie wbija w fotel i już nie pamiętam, czy ja wtedy płakałam, czy nie płakałam, to chyba nie jest takie istotne, ale co jest dla mnie istotne, że po kilku zdaniach Patrycji ja miałam takie poczucie, że to nie jest wiedza, którą ja nagle zyskałam, że o, ja nagle się czegoś dowiedziałam, tylko to było coś takiego, że ja to zawsze wiedziałam, ale zapomniałam. I teraz mi nagle ktoś o tym przypomniał. Ale ja to zawsze wiedziałam. To nie jest dla mnie nic nowego. Jezu, wiesz co? To po prostu był taki szok, ale też taka miłość, taka ulga. I ja miałam wakacje i pamiętam, że po prostu przez całe wakacje ja siedziałam na tarasie, na leżaku, ze słuchawkami w uszach i satsang, 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 kolejny. I po prostu się napawałam tym i odkrywałam. I to było coś wspaniałego. I to było tak wspaniałe. Do dzisiaj to jest dla mnie tak wspaniałe, że ja dzisiaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest najważniejsza rzecz w moim życiu. Najważniejsza. Ale też jeszcze o czymś ci muszę powiedzieć. Mogę? Czy za dużo Dawaj, gadam teraz? pewnie, dawaj. Nie, dawaj, dawaj, ja ci przerwę w odpowiednim momencie. Dobra. I jeszcze o czymś ci muszę powiedzieć. A propos tego, że to, co Nitka powiedziała, że to nie było dla mnie nowe. Ja gdzieś tam czułam, że ja już to wiem. I mi się przypomniało, że jak ja byłam małym dzieckiem, znaczy małym dzieckiem, na pewno byłam w szkole podstawowej, to był początek szkoły podstawowej. I pamiętam jak dziś, że to była zima, ja mieszkałam w Gorzowie, szłam na przystanek tramwajowy. I nagle w tym małym dziecku takie się odezwała myśl, takie uczucie, to niemożliwe, że ja umrę. To niemożliwe, że ja umrę. I zaraz za tym poszło taka kolejna myśl, albo takie uczucie z wewnątrz, kto umrze? Kto umrze? I wiesz co? Ja próbowałam. Jako małe dziecko, słuchaj, takie pytanie. Oczywiście i wtedy, w tamtym czasie nie znalazłam żadnej odpowiedzi. Środowisko, w jakim żyłam, w ogóle nic nie miało wspólnego z żadną duchowością, więc ja szybko o tym zapomniałam. A później już byłam nastolatką, osobą dorosłą i wiesz, i już wpadłam w ten Matrix, wpadłam w te uwarunkowania i totalnie zapomniałam o tym wewnętrznym pytaniu, czy ja umrę, a jeżeli umrę, to kto umrze, czy co umrze. I ja słuchając pierwszy raz tego wywiadu z Patrycją, ja dostałam tą odpowiedź. Ja mówię, Boże, przecież właśnie nikt nie odpowiada na to moje pytanie, które ja sobie zadałam, będąc małą dziewczynką. No. Wiesz co, cudowne jest to, co mówisz. Bardzo mocno przypomina mi też moje doświadczenia z dzieciństwa. Pamiętam właściwie, jak sobie ta świadomość, fajnie też powiedziałaś, że to było przypomnienie tego, co zawsze było. Że my zapomnieliśmy o tym, co tak naprawdę jest, co tak naprawdę istnieje. I kiedy mi się też to przypomniało, ja nagle zobaczyłem, że
kiedy byłem też małym dzieckiem, stałem na przystanku i marznąłem, ja nagle stwierdziłem, dobra, jak to jest przestać marznąć, i nagle rozpraszałem uwagę, jakby wychodziłem z ciała i oglądałem, jak ciało się trzęsie. I później jak to trzęsienie ciała przez moment przestałem się tym przejmować, ono było neutralne, po prostu trzęsło się zimna, ale nie ja się trzęsłem, tylko ciało. Tak. I z powrotem gdzieś mi to wciągnęło i już wtedy zaczęły mi się pojawiać takie uczucia, że nie jestem tym ciałem, tak, że czegoś doświadczam. I pamiętam też, miałem takie wydarzenie, że nagle siedzę i tak patrzę na wszystko i zdałem sobie sprawę, ale nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. Oj, to jest szok. I byłem po prostu małym dzieckiem, które się przyglądało temu i widzi, co się dzieje wokół, w rodzinie, w całym tym towarzystwie, jak ludzie obijają się, mówią o tym, że coś jest dobre, co jest złe. I ja nagle tak patrzę i, ale nie ma dobra i zła, ale nie potrafiłem tego nawet ująć rozumowo. To było tylko takie odkrycie. I ty mówisz dokładnie o tym samym, przypomnienie z dzieciństwa. Tak. A propos tego, co mówisz, że nie ma dobra i zła, wiesz co, mnie też to tak uderzyło jakiś czas temu, kiedy zdałam sobie sprawę, że to jest jedna energia przecież tak naprawdę, że to jest jedno, nie? Że to tylko umysł, wiesz, nadaje te etykiety, że to jest dobra, to jest dobro, to jest zło, to tego lubię, to lubię, tego nie lubię, to kocham, to nienawidzę, ale to są tylko etykiety, które daje nasz mózg, nie? I ja też to sobie zdałam sprawę, że też nie ma zwycięzcy, nie ma przegranego. To mi dało też taką niesamowitą wolność. Tutaj nikt nie wygrywa i nikt nie przegrywa. Bo to jest tylko jedno. Tutaj nie ma kogoś, kto miałby być czemuś winny, ale też nie ma tego, kto miałby się chełpić czymś na przykład. Nie? To też mi dało takie duże, duże poczucie wolności, ale też pozwól, że jeszcze nawiążę do mojej okolicy, w której mieszkam. Tak jak powiedziałam, jestem otoczona lasami i mam to szczęście, że wiesz, wyjdę z domu i za 5 minut jestem w lesie. I wiesz co, ja zawsze kochałam ten kontakt z naturą, jeszcze zanim odkryłam niedualność. Staram się codziennie być w lesie i myślę, że też natura w pewnym sensie otworzyła mi tą furtkę, bo ja jeszcze parę lat temu czułam, że spokój jest. Ja wychodzi, to mi dawała ten kontakt z naturą, nic innego. To był ten, i nadal jest, ten moment, kiedy ja wychodzę z domu, jestem, wiesz, w lesie, znaczy gdzieś blisko natury, i ja zanim odkryłam niedualność, ja już czułam, że spokój jest. Ale jeszcze nie potrafiłam tego zlokalizować, gdzie, co, jak, ale wiedziałam, że spokój jest i że jest możliwość dostania się do tego spokoju. Ale jeszcze nie potrafiłam tego tak wybadać, nie? I teraz wiesz, gdzie on jest? Wiesz co, ja myślę, że jeszcze niedawno bym ci odpowiedziała, bo wiele osób też związanych z niedualnością mówi, że spokój jest w sercu, nie? Że spokój jest wewnątrz, ale dla mnie już teraz spokój jest wszędzie. I wiesz co, ja mam ostatnio takie nawet podejście, że ja nie tyle właśnie, to jest dla mnie dziwne, że ja nie tyle właśnie, może mnie tutaj skonfrontujesz, nie tyle właśnie szukam tego spokoju w środku, wiem, że on jest, ale na zewnątrz ja też go czuję w ten sam sposób. Dokładnie w ten sam sposób ja czuję spokój na zewnątrz, jak i wewnątrz, czyli jest on wszędzie. Ale ja już teraz, być może to wynika z praktyki, ale ja teraz, żeby się na przykład uspokoić, żeby dotknąć tego spokoju, nie muszę iść do wewnątrz. Ja mogę iść równie dobrze na zewnątrz. I też to mam. I też tam jestem. Czy w takim razie bo to, co jest na zewnątrz, to jest jakaś rodzaj relacji z tego, w jaki sposób my indywidualnie postrzegamy siebie jeszcze w oddzieleniu, ponieważ rozmawiamy, cały świat słów, znaczeń, to jest wszystko gdzieś tam jakimś takim pozornym oddzieleniem. Fajnie powiedziałaś o tej przyrodzie,
że tam jest spokój, ponieważ przyroda nie walczy ze sobą. Ona jest w takiej totalnej akceptacji tu i teraz życia, które wydarza się tak, jak się wydarza, bez nadawania cierpienia, czy ta gałąź się złamała, czy to zwierzę zostało zjedzone przez drugie. To jest po prostu akceptacja, że to jest życie, to się wydarza. Tak. I... Ale powiedz mi, mówisz, że ten, w jakiś sposób ten spokój daje ci przyglądanie się właśnie przyrodzie, ten zewnętrzny świat. Ale czy to nie jest tak, że ten zewnętrzny świat, zauważanie tego spokoju może być tylko i wyłącznie zauważone dlatego, że ten spokój już jest też w tobie? Że to jest na zasadzie podobieństw? Oczywiście, ja myślę... Rozpoznawania siebie. Tak, tak, oczywiście. Ja myślę, że od tego trzeba zacząć tak naprawdę. Jeżeli ktoś zaczyna, tak mi się wydaje, może jestem w błędzie, ja będę mówiła po prostu o sobie, o doświadczeniu moim. Kiedy ja zaczynałam praktykować odkrywanie swojej natury, no to zdecydowanie zaczęło się to od tego, że ja szłam do środka, że szłam do serca i tak jak ty mówisz, że na początku trzeba, chyba to jest najprostsza droga do tego, do Boga, odnaleźć ten spokój w sobie. Czyli najpierw jest ten ruch do środka i im więcej praktykujemy, im więcej żyjemy tym, to już się rozprzestrzenia, rozlewa na wszystko dookoła. I wiemy, że tam pod spodem, Patrycja Pruchnik też tak fajnie powiedziała, medytacja jest pod spodem zawsze. Tu się wszystko nie? To jest bardzo fajne, mi się to tak spodobało. Tu się wszystko może dziać. Z tymi ciałami się wszystko może dziać, z naturą i tak dalej. Tutaj wszystko się będzie, film się toczy, wszystko się tutaj będzie działo, ale pod spodem to tło jest zawsze spokojne, jest zawsze takie same, jest absolutem. I to jesteś ty i ja. Fajnie, fajnie, bardzo. Ja tutaj w sumie nie muszę nic dodawać, bo bardzo pięknie o tym mówisz. Fajnie powiedziałaś, bo ludzie, teraz wrócę do tej medytacji. Powiedziałaś, że Patrycja Nitya powiedziała, że medytacja jest zawsze obecna. Tak. Ludzie jednak medytację kojarzą z jakimś rodzajem działania, że siadanie i tak. Więc tutaj może jakby połączę to dla osób, które tego słuchają, że medytacja jest niczym innym jak takim wyborem doświadczania tego, co jest u naszej bazy, u naszego źródła istnienia, którym jesteśmy. Tak. To jest po prostu uświadamianie sobie tego, co jest teraz. I to jest chyba najprostsze, co można powiedzieć o medytacji. Uświadamianie sobie tego, co jest. Tak. I to jest uświadomienie poprzez nasz ten, w jakiś sposób, indywidualny filtr, bo my, kiedy... Zobacz, nie odkryłaś nic nowego w swoim przebudzeniu. Tak. Tobie zostało to przypomniane. Tak, oczywiście. Czyli przypomniałaś sobie, kimś, można powiedzieć, chyba zawsze byłaś. Oczywiście, że tak. Mhm. Wiesz, i jak mówisz o tej medytacji, to... Mi się wydaje, że wiele osób właśnie przechodzi przez ten proces. Ja też słyszę nieraz od znajomych, ja to bym chciał czy chciała medytować, ale mi się to kompletnie nie udaje, bo ja siadam i już po minucie czy nawet po kilku sekundach już mam mętlik w głowie. I wiesz co, ja też na początku, ale Boże, jak teraz sobie o tym pomyślę, to był po prostu cyrk. Bo też mi się tak na początku wydawało, tak, że ja muszę, wiesz, poduszkę do medytacji i tak dalej, kwiat lotosu, oczy zamknięte. Najlepiej, żeby, wiesz, w ogóle tutaj naokoło nikt, nie, zero, wiesz, dźwięków. I wiesz co, i doszło do takiego momentu, że ja na przykład sobie, wiesz, żyłam, funkcjonowałam, wiesz, robiłam tam swoje, wykonywałam swoje obowiązki i Gośka, ale ty jeszcze nie medytowałaś dzisiaj. Wiesz, no cyrk, ale ty jeszcze nie... Ależ ty jeszcze dzisiaj nie medytowałaś! Musisz medytować! I wiesz, dobra, dawaj, poduszkę tutaj, drzwi zamykałam, nie? Dobra, kwiat lotosu, medytuję. I wow, ale jestem z siebie dumna, tak, dzisiaj zamedytowałam 10 minut, wow, ale sukces, nie? No to cyrk. Cyrk. I teraz, wiesz co? Ja teraz nie siadam w pozycji lotosu i nie medytuję,
ale ja żyję tym. Ja mam wrażenie, że tym po prostu żyję. Wiesz, że to jest takie nieustanne przypominanie sobie, kim ja jestem. Wiesz, cokolwiek, wiadomo, że żyję normalnie jak człowiek, chodzę do pracy i tak dalej, mam mnóstwo obowiązków, dzieci i tak dalej. I wiesz, i czasami są takie momenty, że no każdy tak ma, że po prostu, wiesz, myśli ci się kotłują, ale wiesz co, ale ja bardzo szybko się łapię na tym, okej, zaraz, to są tylko, wiesz, to jest tylko kołowrotek myśli. Wracamy do siebie, wracamy do spokoju, nie? I dla mnie to jest teraz codzienność, o, codzienność. Ja powiem ci, że ja sobie nie wyobrażam teraz w ogóle funkcjonować inaczej. Więc to nie jest tak, jak ludzie na przykład mówią, ja bym chciała medytować, ale ja nie mam czasu, czy coś. Nie, po prostu, wiesz co, to też chyba trzeba mieć takie pragnienie serca, pragnienie odkrywania tego, pragnienie, to powinno od tego chyba pragnienia wyjść, więc ja to też postrzegam jako rodzaj łaski. Chyba nie każdy ma takie pragnienie. Pragnienie serca O, musi to jest być. bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Jak powiedziałeś teraz, że chyba nie każdy ma takie pragnienie. Dlatego powstała ta seria. Bo już kilka razy wspominałem o tym, że ja jestem w stanie zaprosić każdego człowieka z całej planety do takiego spotkania, bo mnie to ciekawi, czy rzeczywiście tak jest, jak my myślimy, czy nie każdy ma to pragnienie. Wydaje mi się, że poprzez odpowiednie pytania, odpowiednie wskazywanie, gdzie szukać osoby albo świadomości, nazwijmy to osoby, która jest w tym kontakcie ze sobą, z tym swoim źródłem, z tym backgroundem, z tym fundamentem istnienia, z istnieniem, tak jak jest na co dzień. Jak się jest świadomym, doświadczyło się tego, to się po prostu wie. I na tej bazie też wie się, jakie pytania zadawać komuś, żeby pomóc komuś odkryć, bo być może ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie jest to najgłębsze pragnienie człowieka. Tak, no ale widzisz, nie każdy jest otwarty na to, nie? Rozmawialiśmy przed nagraniem, że ja ci mówiłam, nie? Że miałam taką właśnie potrzebę podzielenia się po tym moim, wiesz, odkryciu, powiedzmy. Miałam ogromną potrzebę podzielenia się z mężem, z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Ale ludzie, wiesz, nie? A ja mówię, o kurde, w ogóle, ale wiesz, to też w moich ustach to brzmiało jak takie, wiesz co, no bzdury. Ja to słyszałam, że jakieś po prostu bzdury gada mnie. I teraz jak nawet, bo niektórzy ludzie widzą, że ja, no nie wiem, w pewnym sensie się zmieniłam, czy wyciszyłam, niektórzy się pytają, nieraz temat sam schodzi, ale wiesz co, mi się już nie chce gadać, ja nie chcę o tym gadać. I ja mówię, wiesz co, obejrzyj sobie, nie wiem, Oela, Wronę, Nitję, Jacka Symę, Eckharta Tolle, kieruję na YouTube. Obejrzyj, zobacz, czy u ciebie coś kliknie. Być może coś kliknie, a być może nie. I miałam sytuację, że podsuwałam ludziom filmiki i nie klikało, więc dlatego chyba mówię o, że chyba jednak to pragnienie serca. Aczkolwiek, ja wiem, do czego pijesz chyba. No daj, spróbuj. No bo jest tylko jedno. Bo jest tylko jedno i wszyscy jesteśmy jednym. Więc skoro ja mam takie pragnienie, to każdy musi mieć to pragnienie, tylko jeszcze o tym nie wie. Tylko No bo jeszcze o tym przecież nie jest wie, tak? tylko jedno. Ty też nie wiedziałaś. Ja też nie wiedziałam. No Zapomniałaś. właśnie. Więc czasami idę i mówię, Panie Boże, dlaczego ja? Ja byłam taka niereligijna. Ja byłam taka antyduchowa. Dlaczego ja? To jest No niesamowite, właśnie. wiesz? Widzisz, sama to powiedziałaś, nie musiałem tego mówić. Że każdy to ma, nie każdy o tym pamięta, nie każdy w tej drodze w czasie ma ten moment. Ale te osoby, które mają ten moment w czasie, to jest coś w rodzaju takiego, jakby świadomość nagle budziła się z czasu. I ty jako ta świadomość, ty wiesz, że
i masz świadomość tego, że ktoś śpi i nie widzi tego, co ty widzisz, ale ty wiesz, że tam to jest, nawet jeśli zewnętrzna powłoka nie chce tego widzieć, ty wiesz, że to tam jest. Tak, tak. I fajnie też powiedziałaś, że i tutaj jest takie, ja zauważyłem, kiedy ludzie się budzą na początku, budzą się, ja to nazywam takie przebudzenie intelektualne i oni chcą wszystkim opowiadać o tym. No. Można powiedzieć, ewangelizować cały świat, tak, nauczyć cały świat. No właśnie, no właśnie. Ale z czasem, kiedy się ta świadomość coraz bardziej, można powiedzieć, rozgaszcza. Budzi w czasie, rozgaszcza, budzi się w czasie, rozgaszcza się, nagle widzisz i to jest taka rodzaj takiego, że ty to wiesz i wiesz, że na głębokim poziomie to jest najlepsze, co możesz dać, patrzenie na osobę, tak, z bycia świadomym, kim tak, jesteś. Tak, z tego punktu, tak. Bo czasem te słowa zewnętrzne mogą jeszcze przedłużyć czyjeś spanie, bo pojawi się jakiś opór, a o czym mi ona wygaduje? Dokładnie, dokładnie. Też wiesz, jeżeli ty tym żyjesz, ty emanujesz tym, no to to chyba też jakoś, wiesz, odbija się w tej drugiej osobie, nie? Więc czasem, tak jak mówisz, może niepotrzebne są wcale słowa, tylko to poczucie, że ty wiesz, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednym. No, piękne słowa tutaj przytoczę. Po owocach ich poznacie. Tak jest. I najlepszym owocem jest to, jaką ja mam relację ze sobą i z rzeczywistością, którą dotykam. I często jest tak, że mi się nie chce już mówić innym osobom. Czasem też widzę, że umysł jest taki, że przychodzą informacje, jak nie ma uważności, można się nawet zagalopować w tym, tak, w opowiadaniu o tym. Ale najlepsze jest to, że osoby mnie pytają, co ty zrobiłeś, że od ciebie taki spokój bije? Co ty zrobiłeś, że... Ja pamiętam, była taka historia, tutaj opowiem o kleszczach, bo akurat mi się kleszcze śniły, a jest wysyp kleszczy na łące, tak, mój pies co chwilę przynosi ich dziesiątki na sobie. I byli u mnie znajomi podczas, kiedy wybuchła pandemia. Przyjechali do mnie znajomi w góry, poszliśmy na spacer i oni mi powiedzieli coś takiego, jak oni zobaczyli moją reakcję na kleszcza, gdzie oni od razu bolerioza, strach, tak, w ogóle, a ja zobaczyłem, o, kleszcz po mnie łazi, no, i go odłożyłem na bok, tak, wiesz, i tak, oni tylko coś takiego, what the fuck, co się właśnie wydarzyło? I oni, tak, to zobaczyli, mówię, jak, to jest niemożliwe, że ja tak zareagowałem, jak to się wydarzyło, że ja tak, że nie wpadłem w jakąś panikę. I to było ich przebudzenie poprzez to, że oni zobaczyli moją reakcję, moją relację z rzeczywistością. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Ale wiesz co, kontynuując ten twój temat, tego właśnie spokoju i tego, że ludzie zauważyli w tobie ten spokój i się, wiesz, zastanawiali, skąd on się wziął i tak dalej. Wiesz co, ja miałam ostatnio właśnie podczas spaceru inną myśl, zupełnie przeciwną, a propos rozpaczy. Właśnie nie spokoju, ale rozpaczy, że wydawałoby się, że my przebudzeni, to my już tacy właśnie będziemy spokojni teraz, tak? Wiesz, kleszcz, o, dobra, spoko, nie? Boleriozo, luzik. Nie. Moim zdaniem to jest bardzo ludzkie. I wiesz co, ja tak sobie pomyślałam też podczas tego spaceru, nie wiem, czy to jest dobra interpretacja, Jezus, umierając na krzyżu, wołał: Boże, czemuś mnie opuścił? A więc i on miał chwilę zwątpienia, rozpaczy. Mimo że odkrył swoją prawdziwą naturę, to jednak w akcie rozpaczy wołał, zwątpił w Boga: Boże, czemuś mnie opuścił? Więc z drugiej strony wydaje mi się, że nie uciekniemy od tego. Dobrze, ale ja to pokontynuuję, co powiedziałaś teraz. Bo na tym się historia nie skończyła Jezusa. Tak. On jako człowiek zwątpił. Jeszua w niektórych przekazach mówi, że
To było ukrzyżowanie jego ego, jego oddzielenia od Boga. Tego jeszcze, co właśnie krzyczało: Boże, czemuś mnie opuścił? Kurde, ja taki uduchowiony, a tu na krzyżu mnie... Okej, tak. Ale co się wydarzyło? Zmartwychwstał. Zmartwychwstanie. Czyli udowodnił sobie, że śmierci nie ma. Udowodnił nie. sobie, że nawet te słowa, które były jak najbardziej ludzkie. Tak. I powiedziałaś też wcześniej coś takiego, bo muszę to połączyć, że tobie się przytrafiła łaska przebudzenia. Mhm. Sobie tego nie wypracowałaś. Nie, nie. To się przydarzyło. Tak, to się... Tak, tak. I w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym jest taka tendencja, że my myślimy, że oświecenie musimy sobie wypracować. Tak, tak, tak. I ja widzę, że my możemy stawiać gotowości. Ale kto ma wypracować? Jesteś niesamowite. Wiesz co, OL, to odkrywanie swojej natury to jest po prostu takie obieranie cebuli z tych warstw. Mhm. To jest taka piękna podróż. Mhm. To jest najpiękniejsza podróż, naprawdę. Mhm. Wiesz co, ja ci dziękuję, że mówisz to, bo wiem, że jestem świadomy, ale powiem wszystkim, którzy patrzą na mnie z zewnątrz i oglądają gdzieś moje filmy i wyobrażają sobie, że ja doświadczam cierpienia na co dzień, ale to cierpienie wskazuje mi tylko i wyłącznie, to cierpienie bywa łaską, kiedy pokazuje mi, że słuchaj, próbujesz znowu zaufać umysłowi, czyli zmysłom zewnętrznym, i to momentalnie mnie przywraca do spokoju i pokazuje mi, co jest prawdziwe. Cierpienie mi tylko pomaga rozpoznać, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Tak, dokładnie, ale też z drugiej strony zobacz, dlaczego nie miałoby być tego cierpienia, tak? Skąd ten pomysł, że nie ma być cierpienia? To tylko to mówi, że nie ma być cierpienia, nie? Mhm. Ja tak na to patrzę. Kto to mówi, że... Kto tak sądzi? Kto ma prawo do sądzenia, do wydawania takiej opinii, że nie może być cierpienia? Mhm. To tylko idzie stąd, nie? Cierpienie służy. Się tak dzieje. Cierpienie służy. Służy temu, że to jest tak jak z depresją. Mhm. Ja kiedyś powiedziałem, że depresja jest najlepszym przyjacielem człowieka. Mhm. Bo cię rzuca tak bardzo na dno. Tak. Że przestajesz się kochać, nie? Tak. Mhm. Że pokazuje ci, że słuchaj, jesteś w życiu w takim miejscu, w którym nie chcesz być, a ty ciągle próbujesz w nim być na siłę. Mhm. I depresja odłącza cię od wszystkiego. Nie chce ci się nic robić. Mhm. Sztuką jest wtedy znaleźć odpowiednią osobę, która wskaże ci, gdzie zerkać, żeby wyjść jakby z tej depresji. Bo depresja jest takim pięknym potencjałem, tak samo jak cierpienie, do tego, żeby zobaczyć, że ja nie żyję zgodnie z tym, jak życie chce się przeze mnie wydarzać. Bo ja próbuję kontrolować, próbuję naśladować, tak. Żyć jak inni, dostosować tak. się. Tak. Ale ja nie jestem, wiesz, my wiemy, że nie ma tych innych. Tak, tak, tak. I że próba tego udawania i cierpienie jest takim, wydawałoby się okrutnym narzędziem, ale z drugiej strony ono jest cudownym narzędziem do tego, żeby cię w końcu otrząsnąć. Tak, jakby to cierpienie doprowadza cię do tej ściany po prostu, nie? Tak. Że nagle stwierdzasz, że no kurde, no chyba jednak dam se spokój i chyba już się chyba poddam. Dobra, Boże, rób co chcesz. Ja miałam takie, wiesz co, epizody w swoim życiu, kiedy właśnie no, wpadałam w rozpacz, dajmy na to, i mi się wydawało, że świat się powinien zatrzymać. Bo ja tutaj tak cierpię, no tak strasznie cierpię, mam taki wielki problem, no jak to możliwe, że świat się dalej toczy, że w ogóle nikt się tym nie przyjmuje. Sąsiedzi, wiesz, przychodzą do mnie, czy tam rodzina mnie odwiedza i tak dalej, że wiesz, życie się normalnie toczy, podczas kiedy ja tak cierpię. I to mi też troszeczkę tak przewartościowało, że to w ogóle nie ma, że ja cierpię, to życie ma to w tyłku po prostu. No. Nie? No. Że dochodzisz do takiej ściany. No wiesz, ja tak przynajmniej miałam, nie? Że
I zaczęłam się z tego śmiać już później. Mówię, Boże, ale jaja, w ogóle cyrk jakiś, nie? Mi się wydawało, że to moje, że to jest takie moje, że to jest takie ważne, nie? Że to jest takie ważne, takie moje. No, to cierpienie tak, wiem o czym mówisz, jakby nie chcę się tutaj rozdrabniać, bo można by cały film nakręcić o tym, jak działa cierpienie i o tym, jak ego, czyli ten fałszywy konstrukt, który myśli, że jest, myśli, że może kontrolować, w jaki sposób on cierpieniem tak naprawdę karmi sam siebie, bo chce cierpieć. Dokładnie, bo to jest wierzyć albo nie być dla tego ego, nie? Czasami po prostu chcesz cierpieć, bo to ego ma pożywkę, tak? Ego istnieje dzięki temu, nie? Dlatego masz wrażenie, że to cierpienie jest takie moje, nie? Moje, takie, nie chcesz no, go takie oddać moje. Tak naprawdę. I nie chcesz go oddać. To mi się tylko tak wydaje, że już nie chcesz tego cierpienia, ale ty go bardzo chcesz. To jest twoje ego. No, skoro się dalej go doświadcza, to... Jest tak, jak jest. Nie, jest tak, obecne. Dobrze. Ale z jednej strony tak, mamy cierpienie, a z drugiej strony mamy prawdę, mamy świadomość. Czy w tej świadomości, w tej prawdzie cierpienie jest rzeczywiste, czy nie? Wiesz co, wszystko należy do świadomości. Cierpienie też, wszystko. Ale czy cierpienie jest prawdziwe? Cierpienie jest prawdziwe? Nie, ja powiem ci tak, wszystko co nam się przydarza, więc także cierpienie, ale wszystko co nam się przydarza jest prawdziwe tylko na chwilę, a więc nie jest prawdą. Ja to tak rozróżniam. Fajnie powiedziałaś, zaawulowanie. Prawda jest prawda jedna. Jest jedna, a to, co nam się pojawia, cierpienie pojawia się i znika. Radość pojawia się i znika. Euforia pojawia się i znika. Mistyczne doznanie, choćby nie wiem jak wielkie było, pojawia się i znika. Więc nie jest prawdziwe. Prawda jest tylko jedna. Więc z tego punktu ci odpowiadam, że cierpienie nie jest prawdziwe. Pojawia się na chwilę i znika. Jest po prostu dla mnie no, chwilowym przejawieniem się świadomości, obecności, jakimś chwilową energią, jakąś chwilową falą, chwilowym wirem. Zakręci, o mój Boże, i sobie pójdzie. Super. Można powiedzieć, że to jest taka dobra nowina przebudzenia, że wszystko, co przychodzi, to zawsze odejdzie? Bardzo się tego na początku bałam, wiesz? Bardzo. Wiesz co, na początku mnie to napawało takim lękiem, że w pewnym momencie zostanie mi zabrane, no, że wszystko nam zostaje nam zabrane, że wszystko przychodzi i odchodzi. I to mnie napawało na początku strasznym lękiem, że no jak, no nie zatrzymam tego, a może chociaż to jedno zatrzymam. A ty się okazuje, że nie, że niczego nie zatrzymasz. Dwa, że niczego się nie możesz złapać, absolutnie niczego. Okay. Z jednej strony... Niczego się nie możemy złapać i teraz znowu wrócę do tego cierpienia. Czy cierpienie nie jest przypadkiem taką reakcją na to, że my jednak próbujemy się czegoś trzymać na siłę, to chce pójść dalej, ale my to trzymamy, tak. Powoduje się napięcie i wtedy jest to wrażenie tego cierpienia. Tak, tak. Bo czasem nie pozwalamy mu odejść. Oczywiście, tak bardzo. Tak, trzymamy się na siłę tym. Czegoś. Tak, tak. A to jednak właśnie, no, to jest też taka, mi się wydaje, dojrzałość i wiesz, takie otwarcie i akceptacja tego, że wszystko może do nas przyjść, ale żeby też wszystkiemu pozwolić odejść, nie? Też usłyszałam ostatnio takie fajne zdanie, że jeżeli nie potrafisz, bo akceptacja jest, nie może być robiona, nie? Nie można wymusić akceptacji, bo to wtedy już nie jest akceptacja. Więc może warto na początku zaakceptować swój brak akceptacji na coś.
że to też może powoduje takie właśnie otwarcie. No jeśli, ja to widzę tak, że jeśli widzi się swój brak akceptacji, to z punktu, ja widzę brak akceptacji, skoro widzę coś, brak tak. akceptacji, to kto widzi ten brak akceptacji? No tak, tak. No to tak. To jest no... To jest kolejna, to jest na kolejny odcinek. No, to jest właśnie o tej wszystko perspektywie. Wszystko jest widziane przecież, nie? Wszystko jest widziane. Tak, wszystko jest widziane i ja to ostatnimi czasy często właśnie powtarzam, że skoro ty to widzisz, to musi być jakaś perspektywa, skoro to widzisz. Musi tak. być jakiś dystans. Tak, tak. I kiedy uświadomisz sobie, że tak. wszystko widzę z dystansu, nawet tak. swoją rozmowę, z komentatora w głowie widzę z dystansu. Tak, wszystko widać. To ty nie możesz widzi, być wiesz? Ten, skoro to widzisz, nie? No. Od tego no. fajnie można właśnie zacząć badanie swojej natury, nie? Od zauważenia tego, że nie jesteś swoją myślą, nie jesteś swoim uczuciem, nie jesteś swoim doświadczeniem, bo nie możesz być tym, co widzisz. No tak. A skoro nie możesz być tym, co widzisz, to kim jesteś? Kim jesteś? To jest najwspanialsze pytanie. Kim jesteś? Jest to wspaniałe pytanie, proste pytanie, ale mam wrażenie, patrząc na ludzi, rozmawiając z ludźmi, jest to arcotrudne pytanie. Ponieważ umysł zaraz przychodzi z odpowiedzią oczywiście. Ja. Tak. I to ja, które umysł wypowiada, jest tym ja w czasie utożsamionym. Utożsamionym z tym zewnętrznym obrazem. Z to tą jest swoją bardzo historią. Trudne pytanie też dlatego, że wszystko się wali. No tak. No. Bo jak czasem jest tak, że uda się pytaniami jakby doprowadzić kogoś do tego i nagle ktoś siada i na sekundę ląduje w pustce. No, no. I przychodzi myśl, ale tu nic nie ma, tu jest no. nuda. I momentalnie jest jakby taka polaryzacja w drugą stronę i się wpada, tak. nie, tak się nie da żyć. Tak się nie da Życie żyć. Życie wygląda nie. Tak, już to musisz pieniądze zarabiać i w ogóle, tak się nie da żyć. No, tak się nie da żyć. Ale co możemy powiedzieć, przeżywając codzienność, możemy powiedzieć, że okej, ty sobie możesz myśleć, że tak się nie da żyć, ale ten background, ta pustka, ta świadomość, co byś nie robił i tak jest. Wiesz, Bóg powiedział, ja nie przytoczę dokładnego cytatu, bo wiesz, że ja byłam zawsze niereligijną osobą. No, to ty będziesz wiedział o Elu. 2 lata w klasztorze spędziłem. Tak, wiem, czytałam. Ja jestem zawsze z tobą i nigdy cię nie opuszczę, nie? Coś w tym stylu. Ja jestem tak, zawsze jest z tobą takiego. I nigdy cię nie opuszczę. Zerknij pod kamień, ja tam będę. Dokładnie. Dokładnie. To jest właśnie. To jest właśnie kalectwo słów. Tak, tak. Że słowami nie da się tego wyrazić. I tutaj przytoczę nauki Maharishiego. Który, on się bardzo rzadko odzywał. Tak, bo tak. On mówił, że stworzenie komunikuje się w ciszy, kiedy nie ma słów, kiedy nie ma znaczeń. Kiedy ty, będąc świadomym, ty wiesz, że jesteś świadomym, rozpoznajesz rzeczywistość. Tak. I to już reaguje z rzeczywistością, z tą matrycą zewnętrzną, tak zwaną, z tym lustrem, tak. czyli z umysłem, w którym się przejawiają rzeczy. Tak. I to w zupełności wystarczy. Tak. Tak, że słowa dokładnie. Często komplikują. Ja zobaczyłem, że był taki moment, bo u mnie to przebudzenie wydarzało się, ja zasypiałem, ono się wydarzało, ja zasypiałem. Nie rozumiałem też, co mi się przytrafia. Dopiero jak odkryłem moje takie poważne przebudzenie, to było właśnie w klasztorze, kiedy ja wyszedłem z klasztoru, wyszedłem wtedy z kościoła katolickiego, z religii, zobaczyłem, że nie potrzebuję niczego i nikogo do tego, żeby być z Bogiem. Ale nikt wokół nie rozumiał, o czym ja mówię. Tak. I dopiero po 15 latach trafiłem na ludzi, którzy o tym mówią. I mówię, o wow, to nie jestem wariatem. Tak, tak. To nie jestem wariatem. I przyszedł taki moment, że zacząłem szukać wiedzy. Czytać.
I to czytanie nasycało mnie i ja, oni, też jak pamiętam, trafiłem na Nitię, mówię, Boże, w końcu ktoś mówi o tym, czego ja doświadczam na co dzień. Tak, to się chłonie. Trafiłem na Tomę, trafiłem na Eckharta Tolle. Tak. Kurczę, oni wszyscy mówią o moim własnym doświadczeniu, o tym, jak ja przeżywam. Tak, to jest piękne. I przyszedł moment, że ja musiałem to porzucić. Musiałem porzucić tą wiedzę, bo ta wiedza stworzyła konstrukt w moim umyśle, kolejną oświeconą iluzję mnie samego. I to jest coś, czego doświadczam na co dzień. I to jest coś, co robię dokładnie to samo, co ty powiedziałaś. Idę robić sikać, ja pamiętam, kim jestem. Robię zupę, pamiętam, kim jestem. Kładę się w łóżku, po prostu pamiętam. To jest nawyk pamiętania i pozwalania, żeby życie dalej się wydarzało i przysuwało odpowiednie rzeczy dla mnie w odpowiednim momencie, bezwysiłkowo. Dokładnie. Ja to samo właśnie chciałam powiedzieć, że mi się też wydaje, że na początku jednak ta praktyka jest bardzo ważna, bo im częściej kierujesz swoją uwagę ku świadomości, tym bardziej ona ma szansę się rozlewać i jakby rozgościć się w twoim życiu, nie? Że to nie może być coś takiego, a dobra, no wiem, że jestem świadomością, okej, ja to wszystko rozumiem, no i koniec, nie? To tak, to jest różnica. Ja miałam takie doświadczenie, że im więcej kierowałam tam swoją uwagę, ja w ogóle byłam do tego stopnia, jak świadomość mnie znalazła, ja byłam tak zakręcona na punkcie tego tematu, ja byłam tak temu oddana, ja po prostu byłam temu oddana, nadal jestem, ale teraz już to jakby jest taki, dla mnie też teraz jest takie oczywiste, że ja tym żyję, ale na początku ja byłam taka zafiksowana, że ja po prostu mówię, nie, no muszę to po prostu zgłębić, jarałam się tym, wiesz? I wiesz, i cały czas kierowałam swoją uwagę ku świadomości, cały czas badałam siebie i mi się wydaje, że to pozwoliło rozgościć się po prostu obecności w moim życiu. I tak jak ty powiedziałeś, że teraz po prostu jak żyjesz teraz z tego punktu, to życie się normalnie toczy, bo niektórzy, no właśnie, nie, no jak ja teraz będę żyła, przecież rachunki trzeba płacić, nie? Normalnie się żyje. Tak naprawdę się nic nie zmieniło, a zmieniło się wszystko. Ale normalnie się żyje. Normalnie się żyje, ale też jak ty powiedziałeś, żyje się też z takim poczuciem, jeszcze o tym do tego zaraz wrócę, żyje się też z takim poczuciem takiej wolności, że wszystko płynie, wszystko sobie płynie w tym życiu. Niczego nie zatrzymujesz, ale też na wszystko pozwalasz i po prostu jakby obserwujesz, jesteś świadkiem tego, jak po prostu to wszystko tak faluje, to wszystko tańczy. Ja mam takie wrażenie. Ale chciałam jeszcze o czymś powiedzieć i też zapomniałam. Ja myślę, bo już jest 50 minut sobie gadamy. Wiem, że to mogło jeszcze by trwać godzinami. Ale ja chciałbym podsumować to. Bo powiedzieliśmy wiele rzeczy. Ludzie potrzebują usystematyzowania. Czyli kiedy ktoś słyszy coś takiego, ty już tym jesteś, przyjmuje to do siebie, przyjmuje to na zasadzie wiary. I wiesz, że w tym jest, ale nie ma tego doświadczenia żywego. On wierzy, że tym jest, albo chciałby tym być, myśli, że tym jest. I wtedy jest potrzebne rzeczywiście sobie znaleźć sobie miejsce, pozwolić stworzyć tą taką przestrzeń dla siebie, żeby chociaż pobyć ze sobą w ciele blisko. I to tworzy przestrzeń takiego otwarcia na to głębsze doświadczenie. I przychodzi taki moment, że medytacja taka siedzona zamienia się w codzienność i w życie. Tak, tak. Dokładnie. Czyli tak. Czyli po prostu jest się świadomym tego, co jest. Tak. Wiesz co, ja bym też powiedziała takiej osobie początkującej, która chciałaby zbadać swoją naturę, zauważ, że cisza jest. Bo to jest takie bardzo namacalne moim zdaniem. Czy cisza jest? Tak. Czy cisza jest? Nawet jeżeli jest hałas, czy cisza jest? No cisza jest. No każdy to musi zauważyć.
Teraz można badać dalej, czy ta cisza ma granice na przykład, tak? Czy ona się gdzieś zaczyna, a gdzieś kończy? Czy ona ma jakąś płeć, czy jakiś wiek, nie? I teraz zadajemy to pytanie, kim jesteś w takim razie, skoro ty widzisz wszystko, co się pojawia, tak? Czyli wszystkie te myśli, widzisz, jak twoje ciało się zmienia, tak? Twoje ciało zmienia się z sekundy na sekundę. Włosy mi rosną, tak? I ty jesteś świadkiem tych wszystkich zmian. A więc czy to nie jest tak, że to ty jesteś tą ciszą? Skoro masz zawsze do niej dostęp i ona zawsze jest i to jest jedyne, o czym możesz powiedzieć, że to jest, ja bym chyba od tego zaczęła. Jeżeli ktoś miałby ochotę badać ten temat, to chyba to jest taki też dobry punkt wyjścia. Bardzo dobry. Nie pamiętam, który z nauczycieli duchowych powiedział coś takiego, że zobacz, jakie jest źródło słowa ciszy. Tak. Co jest źródłem słowa ciszy? Tak. Żeby pobyć. I fakt jest taki, że w ciszy, w pustce, umysł nagle znika. Tak. Jakby utożsamienie z umysłem znika. Tak. On jest obecny, ale ty wiesz, że nim nie jesteś, że tak. Doświadczasz umysłu. Doświadczasz. Ja to porównuję do tego, kiedy miałem doświadczenie kilkusekundowe, to w czasie trwało kilka sekund, doświadczenie oświecenia. Zobaczyłem, czym jest tak naprawdę umysł i wykreował mi się taki obraz, że zniknąłem, ale byłem. Można powiedzieć, że byłem jak słońce, które patrzyło na przestrzeń wokół, swoim światłem rozświetlało, ale było tak jasne, że moje poczucie tożsamości, jakiekolwiek poczucie indywidualności roztapiało się i znikało w pustce. To była wielka tajemnica, niezgłębiona tajemnica. Byłem, a mnie nie było. I zobaczyłem, że umysł to jest ta przestrzeń wokół, w której można dostrzec to emanację tej jedni, tej świadomości, którą i wtedy, bo mnie też tak to ciekawiło, tak się przyglądałem ludziom i tak mówię, czemu ja ich nie czuję? Czemu ja nie czuję tych ludzi? I tak cofałem cały czas uwagę do siebie i tak przyglądałem się i nagle było takie tsz. I nagle zobaczyłem, kim jestem i jednocześnie kim oni są. Uśmiechnąłem się, bo wiedziałem, że oni przebywają w warstwach stworzenia mentalnych, w których jest niezrozumienie. Ja to widziałem. Widziałem, że sam sobie stworzyłem tą warstwę niezrozumienia i wiedziałem, że w niej nie mogę do nich mówić o tym. To jest to są jaja, no. To była pełna akceptacja tego, że on śpi. I ja śpię w tej warstwie. Tak. Ja wybrałem sobie sen w tej warstwie i ja po prostu widząc to i nie ma żadnego konfliktu, nic, po prostu rozpoznajesz, wiesz, w ciszy sobie siedzisz i rozpoznajesz i tak. I widzisz siebie, cały czas siebie widzisz, pomimo tak, iż pozornie no właśnie, wydają się być ci inni, pięknie. Te wszystkie energie. No właśnie, to jest super, no przecież my widzimy siebie w tych ludziach, to przecież tak. To jest... Tak. Jesteśmy, tak. Ty jesteś mną, ja jestem tobą. Po prostu. Tak. Nie, to jest niesamowite. Też bym mogła o tym gadać cały dzień, podejrzewam. Dobrze, słuchaj, skoro ten program, Kocham Cię Człowieku, jest o odkrywaniu ludzkiej natury, czy możemy podsumować, że prawdziwą ludzką naturą, źródłem człowieka jest dokładnie to samo każdego? Jest dokładnie to samo u każdego. Bo jest tylko jedno. Jest tylko jedno. Po prostu. Wszyscy jesteśmy tym samym. Wszyscy mamy do tego dostęp. Tutaj nie ma podziału na ty i ja. Jest tylko jedno. Do mnie też niesamowite na mnie zrobiło wrażenie usłyszenie takiego zdania. Jesteś tylko ty. Jesteś wczoraj tylko napisałem ty. Taki tekst. Słucham? Wczoraj napisałem takiego posta na Facebooka, że w ostatecznym rozrachunku duchowym liczysz się tylko ty. Właśnie to, jak ja to usłyszałam i mówię, no to tak, no jestem tylko ja. To jest jedyne doświadczenie, które jest prawdziwe. To jest jedyne doświadczenie, które jest prawdziwe, tak.
mnie zaciekawiło, czemu ja nie czuję innych istnień. Chodziłem i tak patrzyłem na tych ludzi wokół i czemu ja nie czuję innych istnień. I nagle jest tylko jedno istnienie. I tak. Mój umysł nie był w stanie tego zrozumieć. Tak, ja też, wiesz co, kiedyś tak szłam na spacer, już taka byłam trochę zaawansowana w tym, zaawansowana, ale wiesz, szłam i mówię tak, no teraz to ja się powinnam stopić, stopić się zawsze, czemu ja się nie stapiam? Bo się gdzieś tam nasłuchałam, że to trzeba się teraz stopić w jedno, no ale no jesteś jednym, jest tylko jedno. No, trudno się jednym. Stopić, trudno stać się tym, czym czy już jesteś. No, jest to dla umysłu niepojęte. To jest niepojęte, no. I dlatego jest też ta seria, dlatego jest właśnie ten niedualizm, dlatego są satsangi, dlatego jest taka różnorodność nauk, które mówią dokładnie o tym samym. O tym samym, tak, tak. Bo być może przyjdzie ten moment łaski, którego nie da się wypracować, tak. Ale można być świadomym tego głębokiego, najgłębszego pragnienia, bo w drodze mistrzostwa, która została spisana Jayema, Yeshua w przekazie mówi o tym, zbadaj swoje najgłębsze pragnienie i po nici tego pragnienia zobacz, co jest u źródła tego pragnienia. Tak, tak. I nagle odkrywasz siebie i wybuchasz śmiechem. Tak, i się tak, tak. Dokładnie. No. Słuchaj, Może zrobimy kiedyś drugi odcinek z tobą, zobaczymy. Bardzo będzie mi miło. Jestem za. Jak to się potoczy. Ja ci dziękuję, że usłyszałem to, co usłyszałem, bo w ostatnich moich dwóch dniach opowiedziałaś wszystko to, co całe moje ostatnie dwa dni doświadczyłem. Ojejku, ale pięknie. Także ja też wiem, że nie bez powodu przytrafiła się ta rozmowa, że nie bez powodu słucham siebie. Tak. I ja ci dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Kocham cię, człowieku. I kocham cię, człowieku. Tak. I kocham cię, człowieku. Dziękuję, Małgosiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.